pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, ten budżet jest ilustracją powiedzenia: rząd pragnie waszego dobra, dlatego mamy go coraz mniej. PiS wprowadza kolejne podatki i to wszyscy wiedzą, ale warto pamiętać, że poprzednicy PiSu robili to samo. Ja pamiętam, jak jako młody chłopak występowałem w programie Młodzież Kontra, w którym występował też poseł Kosiniak-Kamysz, i na wizji, jak zaczynała rządzić Platforma, założyłem się z ówczesnym szefem klubu Platformy Obywatelskiej o 1000 zł, że Platforma nie obniży podatków nawet o 10%. Niestety zakład wygrałem. Mówię niestety, bo wolałbym płacić niższe podatki niż ten 1000 zł. I przy okazji wyjaśniam, że Zbigniew Chlebowski, do tej pory wasz partyjny kolega, nie oddał mi tego tysiaka, ale nie mam serca go ścigać, bo mam wyrzuty sumienia, że go wtedy zaraziłem hazardem i uwikłał się w aferę hazardową. Ale pamiętajmy o tym, tylko Konfederacja jest gwarancją, że obniży wreszcie ktoś w Polsce podatki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.